Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ilona Januszewska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na program Republika po południu. A dzisiaj na antenie telewizji Republika są już z nami Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Balt, Lewica. Witam serdecznie, panie europośle. Witam serdecznie. I Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panowie, sytuacja wygląda tak, że mamy 17 260 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Dosłownie kilkadziesiąt minut temu minister zdrowia ogłasza informację, powołując się no właśnie na informację od wojewody, że współpraca jednak wojewody z samorządem w Radomiu nie do końca się sprawdzała i dyrektor szpitala radomskiego zostaje odwołany. Więc ja teraz zapytam, jak to jest naprawdę z tą współpracą samorządów z rządem, jeśli chodzi o walkę z pandemią, Jan Mosiński. Ten przykład radomski jest jakimś chyba, mam nadzieję, jednostkowym przypadkiem, jak nie należy postępować w walce z koronawirusem, jeżeli bierzemy pod uwagę współpracę dyrektorów szpitali z Ministerstwem Zdrowia. Natomiast bez wątpienia w większości przypadków ta współpraca przebiega dobrze, o czym świadczy chociażby ilość szczepień, które przeprowadzamy w ramach tych dostaw, które otrzymujemy od producentów szczepionki. Także liczę na to, iż tego typu przypadki jak ten radomski nie będą miały miejsca w przyszłości, bo tu chodzi przecież o zdrowie i życie Polaków. To zapytam teraz pana posła z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, współpraca rządu z samorządem, nawet jeżeli ten samorząd nie pochodzi jakby od tej Zjednoczonej Prawicy, jest istotna w tym czasie walki z pandemią, w tej trzeciej fali, czy nie? Jak pan uważa? Nie tylko, że jest istotna, jest potrzebna i konieczna. Tu nie ma innego wyjścia moim zdaniem. Z tego co wiem, nawet jeżeli są dyrektorzy szpitali, którzy nie podlegają bezpośrednio pod ministra, nawet jeżeli mają jakieś uwagi do pracy ministerstwa czy do NFZ-u, to i tak wykonują swoją pracę sumiennie i tak pracują tak jak trzeba. A takie wszystkie, nawet jeżeli są jakieś spory, no rozstrzygają na linii, nie wiem, bezpośrednio minister, dyrektor szpitala. Z tego co ja wiem, na przykład w Szczecinie, wiele szpitali, które dostało, że tak powiem, zadanie przyjmować pacjentów covidowych, dostało zadanie szczepić, robi to naprawdę bardzo sumiennie. I oczywiście tutaj rola samorządu musi być jak największa i też takie zaufanie rządu do samorządów i współpraca musi być bardzo duża. Bardzo proszę, Marek Balt, do tego, co powiedzieli przedmówcy. Ta współpraca z samorządem, w pana opinii, z rządem, dobrze się układa, czy nie? Mówimy o szpitalach samorządowych. Ja no co dzień jestem w kontakcie z dyrektorem takiego szpitala, w Częstochowie, z panem Wojciechem Koniecznym, który jest senatorem RP. I on mnie informuje o problemach, które są w komunikacji pomiędzy organami rządowymi a szpitalami. Między innymi decyzje są podejmowane zbyt późno albo podejmowane są takie decyzje, które utrudniają leczenie niecovidowych pacjentów, tak jak choćby kiedyś zamienienie wszystkich szpitali na szpitale covidowe, które nie były dostosowane do leczenia chorób zakaźnych, bo nie miały wydzielonych specjalnych stref zakaźnych. To spowodowało bardzo duże ograniczenie leczenia ludzi, którzy byli chorzy na inne choroby i ci ludzie umierali później, bo nie byłoby możliwości udzielić im należytego leczenia. Oni też nie przychodzili do tych szpitali, bo bali się, że zostaną zakażeni przez osoby, które są chore na koronawirusa. Tak samo, jeżeli chodzi o redystrybucję szczepionek, to były informacje rządowe, że będą szczepionki. Później były informacje, że nie będzie tych szczepionek. Wiem, że ta komunikacja jest coraz lepsza. Więc przejdźmy ale mam do tych nadzieję, szczepionek. Że rząd będzie również słuchał, wsłuchiwał się w głos tych dyrektorów szpitali samorządowych, którzy mają wiedzę i umiejętności, żeby walczyć z koronawirusem. Więc przejdźmy teraz do tych szczepionek. Michał Dworczyk mówi, otrzymaliśmy deklarację od producentów szczepionek, które pozwalają nam oczekiwać, że w drugim kwartale otrzymamy łącznie około 15 milionów szczepionek. Jak
te 15 milionów szczepionek przyspieszy walkę z pandemią, a raczej zakończenie tej pandemii w Polsce, Jan Mosiński? Czy w ogóle jest na to szansa w tym roku? Ta informacja, którą dzisiaj przekazał poprzez media, opinii publicznej, pan minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za koordynację prac nad realizacją narodowej strategii szczepień, jest takim światełkiem w tunelu bardzo ważnym, bo tutaj pan europoseł Bal był uprzejmy stwierdzić, że rząd mówił, szczepionki będą, później ich nie będzie, że było zawirowanie informacyjne, ale doskonale panie pośle wiemy, że to nie z winy Polski, polskiego rządu to zawirowanie było, tylko z winy złej koordynacji prac Komisji Europejskiej. Za to przepraszała pani przewodnicząca Ursula von der Leyen, jak również złej pracy i niewiązania się z umów producentów szczepionki. System, jaki stworzyliśmy, mówię o naszym kraju, o Polsce, pozwala wyszczepić 3 400 tysięcy, 3,5 miliona Polaków miesięcznie. A więc system jest przygotowany na dużą ilość i myślę, że jak te szczepionki zaczną napływać w większych ilościach, natychmiastowo przyspieszymy szczepienia. Ale czy przyspieszycie, czy te szczepienia, czy te miliony szczepionek, które mają dotrzeć do Polski, liczymy, że dotrą, czy to pozwoli też odmrozić gospodarkę już na ten okres wiosenno-letni? Takich zdolności profetycznych nie posiadam, pani redaktor, ale myślę, że jeżeli wyszczepimy jak największą grupę obywateli, to tym samym ona nabierze odporności i być może jest to szansa na to, aby właśnie, jeśli powiedzmy kwiecień, maj, taką możliwość rozważać, jeżeli chodzi o odmrażanie poszczególnych. Dobrze, to zapytajmy teraz opozycję. Gospodarki. 15 milionów szczepionek, no to jest taka liczba tych szczepionek, która pomoże w tej walce z pandemią, w tej trzeciej fali, w poradzeniu sobie z trzecią falą, czy nie? Grzegorz Napieralski. No oby tak się stało, pani redaktor, szanowni państwo. Znaczy problem polega na tym, że to nie jest wina Unii Europejskiej, jak powiedział pan poseł Mosiński, dlatego że no, nie mogliśmy inaczej zrobić, jak wspólnie zamawiać te szczepionki, bo gdyby każdy kraj miał zamawiać je osobno, no to by nas, pytanie, czy nas było stać, bo każdy podbijał cenę tych szczepionek. Więc dobrze, że było takie wspólne zamówienie tych szczepionek. Faktycznie koncerny... Ale ktoś negocjował te umowy, prawda, z producentami. Ale, i o ile dobrze pamiętam, to byli to jednak widać, politycy unijni. Ale to widać, że to producenci, tak naprawdę firmy farmaceutyczne, nie wyrabiają się z produkcją tych szczepionek i jej dystrybucji. No to jest tak naprawdę przedsięwzięcie na skalę światową, chyba pierwszy raz od powstania tak naprawdę cywilizacji. Pierwszy raz stykamy się z tak wielką pandemią i możliwością jej zaradzenia. I wierzę głęboko, że jeżeli te szczepionki dotrą do nas, to nie tylko 3 miliony miesięcznie, ale więcej będziemy mogli wyszczepić Polek i Polaków, bo tylko wtedy, kiedy wyszczepimy większość naszej populacji, będziemy mogli odmrozić gospodarkę tak absolutnie bezpiecznie. A przede wszystkim my będziemy, mówię o Polkach i Polakach, bezpieczni i będziemy mogli być chorzy. Teraz tak naprawdę, jeżeli te szczepionki dotrą do nas, do Polski, wszystko tak naprawdę w rękach jest, wszystko jest w rękach rządu i tak naprawdę całej machiny, która będzie za te szczepienia odpowiadała. Wierzę głęboko, że właśnie we współpracy z samorządami, we współpracy z różnymi jednostkami, fundacjami, szpitalami uda się wyszczepić Polki i Polaków. Marek Balt, panie europośle, pan z doświadczenia, no właśnie, tego europejskiego nam powie, kto tutaj mógł spowolnić ten proces dostaw szczepionek. No dużo pojawia się takich argumentów, takich zarzutów, że to jednak Unia Europejska nie poradziła sobie z całą logistyką szczepionkową. No tak, ale jeżeli słyszę z ust przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, krytykę pani Ursuli von der Leyen, to trochę jest to śmieszne, bo przecież przypominamy sobie wszyscy, jak premier Mateusz Morawiecki mówił, że świetny deal zrobił, że popiera Ursulę von der Leyen, bo Janusz Wojciechowski, przedstawiciel PiS-u, zostanie komisarzem, czyli ministrem rządu pani von der Leyen. I to ten właśnie rząd, w którym jest pan Janusz Wojciechowski i który popierali wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu w Parlamencie Europejskim, dokładnie takie decyzje podejmował i w taki sposób zawierał te umowy. Lewica wnioskuje do pani Ursuli von der Leyen, do przewodniczącej komisji, ale i do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby ograniczyć prawa patentowe na szczepionki tym wielkim firmom,
które czerpią olbrzymie zyski ze sprzedaży tych szczepionek. Miliardy euro poszły na wynalezienie tych szczepionek z pieniędzy publicznych i ludziom należą się te szczepionki. I my jako lewica... Ale tego nikt właśnie, tego nikt nie podważa, tylko problem jest, że tych szczepionek nie ma, więc cały czas szukamy jakby źródła problemu. Firmy, które mogą produkować takie szczepionki, tylko trzeba zdjąć patent, zawiesić prawa patentowe tych firm. Nie mamy, panie pośle, nie mamy. Panie pośle, mój szanowny kolego, na pewno tak jak we Włoszech firmy, które produkują szczepionki, otwierają zakłady do produkcji szczepionek, w bardzo krótkim czasie można te firmy i tych naszych świetnych naukowców wyposażyć w know-how i sprzęt i rozpocząć produkcję. Tak jak dzisiaj w Niemczech próbuje się szukać jakichś zwykłych hal, żeby tam otworzyć produkcję, to u nas są firmy, które mogą współuczestniczyć w produkcji tych szczepionek. A myślę, że jak postraszymy te firmy szczepionkowe, że im ograniczymy prawa patentowe... A to nie jest tak, panie europośle, że te firmy mogłyby być, gdyby nie były kiedyś zamykane? Bo mam takie wrażenie, że Polska miała ogromny potencjał, ale no ktoś te firmy pozamykał. To pretensje do liberałów i PiS-u, który był w rządzie. Tam pamiętam, była pani wicepremier Zyta Gilowska, która była takim jastrzębiem. Wszystko chciała sprzedawać, likwidować w rządzie PiSu. No przecież to była liberałka z krwi i kości. Jan Mosiński przecież się uśmiecha, na pewno chce skomentować. Bardzo proszę, Jan Mosiński, Prawo przecież i Sprawiedliwość. PiS był również koalicja władców, no, pan europoseł uprawia dość dużą dozę tej demagogii. Szanowny panie, przecież to urzędnicy instytucji unijnych byli odpowiedzialni za koordynację przekazywania szczepionek od producentów do państw członkowskich, a nie komisarz Wojciechowski. Akurat to pana tłumaczenie jest po prostu nieprawdziwe. Natomiast ale pan Wojciechowski jest w rządzie europejskim, w Komisji Europejskiej? Ale jaki rząd europejski, proszę pana? Nie ma rządu europejskiego, o czym pan mówi, proszę pana? I pan jest europosłem, pan twierdzi, że jest rząd europejski. Komisja nie ma rządu europejskiego, można ją przyrównać do rządu. To jest Komisja Europejska. A to, proszę pana, dobrze, to jest pana akurat punkt widzenia. Nie ma rządu europejskiego, jest Komisja Europejska, a minister, czy też pan komisarz Wojciechowski nie negocjował umowy ramowej, ani też nie był odpowiedzialny za koordynację tych leków. Co do możliwości produkcji szczepionki w Polsce, podzielam po części zdanie pana posła Napieralskiego, że nie jesteśmy w Rosji aż tak bardzo gotowi. Oczywiście spółka Tarchomin może ewentualnie się tego podjąć. Rząd przekazał 40 milionów złotych na wstępne przygotowania do tego, aby mieć samodzielną szczepionkę. Natomiast tutaj w przypadku umowy ramowej to przede wszystkim Niemcy pierwsze zaczęli jako państwo gdzieś tam szukać szczepionek, mówiąc kolokwialnie, na boku. My generalnie przestrzegaliśmy umowy ramowej, ale to nie ja, ani nie premier Morawiecki, tylko pani właśnie przewodnicząca Ursula von der Leyen przepraszała mieszkańców państw członkowskich w Unii Europejskiej za te niedociągnięcia, które w jakiś sposób obarczają jednak urzędników unijnych. I ostatnie zdanie do tego, Grzegorz Napieralski, zmieniamy temat, bardzo proszę. No nie do końca pani przewodnicząca przepraszała, tylko powiedziała, żeby z niej i z Unii Europejskiej, czy z urzędników Unii Europejskiej nie robić kozła ofiarnego, bo powiedziała właśnie, że to tak naprawdę nie jest ich wina. A o tyle pan poseł Balt ma rację, że jednak komisarz Wojciechowski jest pewnym gremium decyzyjnym, a ci urzędnicy unijni pod kogo podlegają? No co, pod państwa członkowskie? Pod komisarza do spraw... wspólnej polityki rolnej, no panie pośle, wolne. Nie, ale jasne, ale są komisarze, którzy mają bardzo różne, różne tak naprawdę kompetencje, ale razem tworzą jedno ciało polityczne, czy nie? Czy ja się mylę? Ja nie rozumiem tego, że na pewno nie koordynują. Więc jakby chciałem tylko powiedzieć, że Unia Europejska naprawdę nie jest to winna. Dobrze się stało, i to jeszcze raz podkreślam, i chciałbym, żebyśmy to wszyscy dobrze zrobili. Dobrze się stało, że tak naprawdę te negocjacje w imieniu Polski prowadziła Unia Europejska, bo mamy tańszą i na pewno bezpieczną szczepionkę, która jest w naszym kraju. Inaczej byśmy byli dzisiaj gdzieś daleko, daleko w kolejce. I stawiamy tutaj kropkę, zmieniamy temat, panowie. Patryk Jaki dolewa oliwy do ognia, bym powiedziała. Moim zdaniem nie ma możliwości, by Solidarna Polska poparła Fundusz Odbudowy, jeśli PiS postawi twardy warunek, nie będzie miejsca w koalicji dla naszej partii, powiedział właśnie wczoraj europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Zapytam teraz reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. No, nerwowo po tej stronie Zjednoczonej Prawicy. Jakie będzie teraz stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec takich słów, takiej postawy, nie tylko Patryka Jakiego, ale przede wszystkim Zbigniewa Ziobry?
Znaczy, ja nie chcę komentować wypowiedzi pana europosła Patryka Jakiego, bo to jest wypowiedź jednego z polityków formacji, która wchodzi w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy. Natomiast bez wątpienia decyzje co do Krajowego Planu Odbudowy, jego kształtu, będą zapadać na forum polskiego Sejmu. W interesie Polski i Polaków jest, aby ten Krajowy Program Odbudowy przyjąć. Przecież to są środki, które są największymi w historii od powstania nie tylko Unii Europejskiej, ale i wspólnot. Więc myślę, że akurat ten projekt nie ma barw politycznych. Jest projektem ekonomicznym, gospodarczym, dającym szansę na szybkie odbudowanie naszej gospodarki, czyli ona i tak jeszcze w miarę dobrze wygląda w porównaniu z innymi gospodarkami innych państw Unii Europejskiej, ale mimo wszystko na ten właśnie takie odbicie się po COVID-zie. I mogę tylko apelować nie tylko do kolegów z Zjednoczonej Prawicy, ale do wszystkich posłów, abyśmy ten Krajowy Program Odbudowy przyjęli. To jest, jakby nie patrzeć, 72 miliardy 200 milionów euro do zainwestowania w obszary polityki spójności i ewentualnie też inne obszary, które są dla nas bardzo istotne z punktu widzenia. Pytanie do Grzegorza Polski, Napieralskiego. Gospodarka światowych i europejskich. Mm-hmm. Pytanie do Grzegorza Napieralskiego. Czy opozycja też dolewa oliwy do ognia, organizując wspólne konferencje na przykład z PSL-em, mówiąc o przedterminowych wyborach, a także między innymi mówiąc o tym, że chcieliby, no właśnie, że Platforma, cała Koalicja Obywatelska chciałaby też debaty na temat Funduszu Odbudowy. Jak to jest, panie pośle? No i słusznie, że tak chce. Gdybym ja był dzisiaj liderem, czy przewodniczącym, czy koalicji, czy partii, która jej przewodzi, też bym takiego Sejmu chciał, bardzo bym chciał, dlatego że, tak jak powiedział mój przedmówca, pan poseł Mosiński, no to jest, tak jak projekt szczepień, też projekt ten pomocy unijnej, czy odbudowy, no jest na miarę naprawdę historyczną. No po II wojnie światowej, nie wiem, czy takie projekty były na odbudowę całej Europy. Stąd uważam, że to jest projekt olbrzymi, tak, bardzo ważny. I faktycznie dla wszystkich Polek i Polaków. Z tym, że ta propozycja, która wczoraj padła z ust prezesa Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego Borysa Budki, polega na tym, abyśmy właśnie w parlamencie, tak jak na przykład budżet, przedyskutowali, jak ten projekt, czy ten plan odbudowy naszego kraju po pandemii ma wyglądać. Uważam, a czy to nie jest też trochę tak, że odwrócona jest uwaga od tego kryzysu też w Platformie, który odejścia to polityków z Platformy też mają miejsce? No mają, ale pani redaktor, no zaczęła pani nawet ten punkt od tego, że to Ziobro i Jaki, tak, czyli Solidarna Polska, atakuje dzisiaj PiS, czy stawia, czy szantażuje, czy stawia pociorom PiS w sprawie tego planu. My nie mówimy, że nie, tylko my chcemy nad nim pracować, my chcemy w tym uczestniczyć. Tak jak przychodzi premier do Sejmu i reprezentuje rząd i mówi, mam budżet, a potem ten budżet państwa idzie do każdej sejmowej komisji i w każdej sejmowej komisji go omawiamy, poszczególne punkty go, że tak można powiedzieć, opracowujemy na nowo, czy też zgodnie z tym, co pan premier chce. No tak samo powinno być z tym planem odbudowy. Nie ma tutaj żadnego szantażu ze strony opozycji, żadnego dolewania oliwy do ognia. Po prostu jest propozycja do współpracy. Jak to będzie z tym funduszem odbudowy? Panie europośle, bardzo proszę. Dzisiaj, no właśnie, też takie informacje się pojawiają, że ma być też debata na temat Polski. Kolejna debata, już nawet nie pamiętam, która, i że to wszystko też jest powiązane ideologicznie. To jak to będzie? Ja się zgadzam z panem Grzegorzem Napieralskim. Potrzebna jest bardzo poważna debata. Takiej ilości pieniędzy, która popłynie do naszej gospodarki, jeszcze nigdy nie było. To jest wieloletni budżet, który powinien być omówiony w parlamencie, we wszystkich komisjach i bardzo dokładnie przeanalizowany i dostosowany do potrzeb, które są dzisiaj w gospodarce. Bo to jest 250 stron dokumentu. Pobieżnym przejrzeniu tego dokumentu z profesorem Bogusławem Liberackim, europosłem, zastanawiamy się, czy sumy tam się zgadzają w tym dokumencie, bo wydaje nam się, że jak się sumuje te wszystkie projekty, które mają być zrealizowane, to powinno być dwa razy więcej pieniędzy, niż jest przewidziane dla Polski. Ale myślę, że może to być związane z tym, że
premier Mateusz Morawiecki planuje trochę więcej inwestycji, myśląc o tym, że część zostanie, na część nie zostanie przyznanych środków. Myślę, że to może w tym kierunku idzie działalność rządu polskiego, ale wolałbym, żeby to był poważny dokument, poważnie przedyskutowany, ze zgodą ponad partii. Rozumiem, ponad, że po prostu wy chcecie rozliczać ten fundusz odbudowy, jak on by miałby być wydatkowany. Nie rozliczać. Żeby on był dostarczony tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny, a nie do kolegów premiera Mateusza Morawieckiego, tak jak to zostało zrobione z lokalnymi drogami i budżetem, który był przeznaczony w tym roku. No wie pan, ja pamiętam sytuację, jakie pieniądze wzięli inni politycy z innych rządów i też niemałe, różnie bywało. Jan Mosiński, bardzo proszę, do Funduszu Odbudowy, niech się odniesie do tego, co powiedzieli przedmówcy i jeszcze też jeden temat musimy poruszyć. No cóż, jest możliwa debata, czy nie? Znaczy ja bym chciał jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię istotną, a mianowicie to rząd Mateusza Morawieckiego wynegocjował największe środki w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ponad 770 miliardów złotych. Te środki właśnie w ramach Krajowego Planu Odbudowy będą, że tak powiem, dzielone, jak również w ramach umowy partnerstwa. My na chwilę obecną prowadzimy konsultacje i każdy ma prawo, ja jako poseł, pan europoseł, czy też pan poseł Grzegorz Napieralski i inni, zgłaszać swoje uwagi w ramach tych konsultacji. Bez wątpienia dyskusja w takim obszarze właśnie konsultacji społecznych jest potrzebna i myślę, że tak jak żeśmy na początku roku, w styczniu i w lutym roku 2021 pokazali, w jaki sposób chcemy te środki zainwestować, jeżeli chodzi o fundusz, politykę spójności, tak konsekwentnie krok po kroku będziemy te środki inwestować i zgodnie z planem do końca kwietnia przede wszystkim przedstawić ten plan Komisji Europejskiej do zaakceptowania. Panowie, dosłownie ostatnie minuty, po jednej minucie, od godziny 15 w Europarlamencie trwa debata na temat wolności mediów i strefy LGBTIQ i LGBT w właśnie Europarlamencie, więc zacznę teraz od pana europosła. Czemu mają służyć te debaty? Po co w tym momencie? Czy są, czy jednak pandemia nie jest tym najważniejszym problemem? Ta debata jest między innymi, to o mediach, jest między innymi po to, żeby nie kneblować ust dziennikarzom, żeby dziennikarze nie bali się przychodzić do pracy i mogli pracować i być niezależni. Ja dzisiaj też wspieram tą akcję. Media bez wyboru. My nie chcemy mediów bez wyboru, chcemy media z wyborem, które będą realizowały swój autorski program i nie będą zastraszane, nie będą wykupowane przez publiczne firmy, a później dziennikarze nie będą stawiani pod ścianą i żeby pisali to, co im jakiś polityczny oficer każe, tylko żeby mogli pisać to, o czym chcą i to, czego oczekują ludzie. Grzegorz Napieralski, bardzo proszę. Dosłownie jednym zdaniem. To ja do pana posła, bo zgadzam się w pełni z jego wypowiedzią. Dodam tylko tyle, że absolutnie wolne media są dla nas istotne, a do tego chcę powiedzieć, że rząd robi źle, to nawet Departament Stanu, czyli Stany Zjednoczone, nasz sojusznik w NATO i nie tylko, pogroził nam palcem i powiedział, że coś, co wy robicie, to jest absolutny atak na demokrację i na wolność słowa i wolność mediów. I Jan Mosiński, też ostatnie zdanie i kończymy. Mam wrażenie, że pan poseł Balc i pan poseł Napieralski pomylili czasookresy. No, te wolne media to raczej były zagrożone za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy służby wchodziły do siedzib tygodników, czy ewentualnie ludzie, którzy chcieli w sposób ekspresyjny przedstawić swoje zdanie na temat Donalda Tuska, byli później w ramach akcji Widelec ścigani, że tak powiem, przepuszczani przez ścieżki zdrowia i tak dalej. Wolne media w Polsce są, dziennikarze wykonują swój zawód, natomiast czym innym jest kwestia reklam. I tutaj o to chodzi, że nie możemy zgodzić na to, aby potężni giganci wyprowadzali środki do swoich central poza granicami kraju, nie płacąc podatków w Polsce. I z tym jest problem, szanowni panowie, a nie, że zagrożone są media. Po prostu to jest fałszywa. Dziękuję panom bardzo. Kończymy nasze spotkanie. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Niestety musimy kończyć. Marek Balc, Lewica, Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Bardzo. Dziękuję panom, zdrowia, życzę, a już za chwilę na antenie Telewizji Republika. Michał Trześniewski. Do zobaczenia za kilka minut.